Cześć wszystkim, z tej strony Biglow, dziś zagramy sobie Farming Simulator 19. Ja właśnie w tej chwili wszedłem do farminga i robię to, na czym skończyłem ostatnią rzecz, czyli pakowanie tej całej wełny, która mi się porozwalała wtedy, gdy zawoziłem ją do sprzedaży. I z tego co pamiętam, bo to nie było tak dawno, ostatnio grałem w farminga i wtedy sprawdziłem i ta cena była dość nawet nie taka zła, więc stwierdziłem, no zejdź mi ty wełno, ty, żeby to od razu sprzedać i mam nadzieję, że w sumie tak mi się uda zrobić. Upewnimy się jeszcze, zobaczymy, sprawdzimy, gdzież ta wełna tutaj. No 1280 aż tak nie jest dobre jak ostatnio, ale przecież jak już kiedyś mówiliśmy jakiś czas temu, że powiedzmy 1500 to jest bardzo dobra cena na tym trybie gry. Jest to sprawdzone przeze mnie na innym save'ie w sposób taki, że przyspieszałem czas i sprawdzałem cenę. Czyli w taki normalny, klasyczny i chyba najlepszy sposób, znaczy po prostu taki najbardziej prawdopodobny. No i co się zmieniło już od ostatniego razu, bo dziś to generalnie, jak już wiecie, będziemy sobie robić super ekstra duże żniwa i generalnie, znaczy żniwa, no nie wiem, czy to można nazwać żniwami, bo tak naprawdę, nie no można, skoro nazwałem, to można, prawda? Generalnie będziemy sobie dziś zbierać kukurydzę, bo słoneczniki już zostały zebrane, ale najpierw jeszcze chcę dokończyć to, czyli sprzedawanie właśnie tej wełny. W sumie to zobaczcie, że tak naprawdę to tak z kasą tak troszkę, powiedziałbym, no średniało. Ale niestety nie udało mi się zbyt dużo od ostatniego czasu pograć. No niestety brak czasu mi na to nie pozwolił, ale przecież coś tam się pograło. Koniki troszkę się tam gdzieś urosły. 75% wcale nie jest tak źle. Już za kilka farmingowskich dni będzie je można znowu sprzedawać. Ale w międzyczasie w ogóle nazbierało nam się dość dużo rzeczy. Ostatnio właśnie tylko na chwilę, oczekując na szybki RDA, czy jak tam sobie go można zwać. Na chwilę sobie po prostu odpaliłem tego farminga, bo akurat wtedy miałem tylko chwilkę czasu. No i generalnie to właśnie troszkę pozbierałem słoneczników z ostatniego, z tych pól, na którym ostatnio je zasiewałem. No i powiem wam szczerze, że sieję od razu te słoneczniki, bo stwierdziłem, że przecież tak popatrzyłem na te wszystkie nasze zbiory i na przykład pszenicy, to ja mam w ogóle 400 tysięcy litrów, na maksymalnie 400 tysięcy, które aktualnie mogę mieć, bo na to moje silosy pozwalają. Tutaj jest ponad 200, tutaj owsa troszkę mniej, ale dlatego, że owiec sobie jeździ cały czas do koni, ale generalnie wszystkiego jest dość dużo. Słoneczniki, jak widzicie, 162 tysiące litrów, więc sieję od nowa i będę je zbierać. No i wreszcie, jak uda mi się wygospodarować na tyle długi fragment czasu, żeby odpalić save'a i bawić się tylko w to, że w ogóle w międzyczasie muszę coś sobie ogarnąć, nie wiem, że co się dzieje, ale zaraz wszystko ogarnę. I będę mieć na tyle dużo czasu, żeby wszystko sobie sprawdzić, jakie ceny są dobre właśnie w jakichś z naszych zbiorach, to wtedy się wezmę za sprzedaż. Co tu się w ogóle dzieje? Tutaj właśnie kultywatorowanie się skończyło, dobra, to możemy zrobić takie pierwsze opryski i zaraz za tymi opryskami możemy w sumie już praktycznie od razu, dobra, niech sobie raz chyba musi sobie objechać, bo ten siewnik jest ogromny i on chyba tak naprawdę jest więcej bierze niż, no dobra, może nie więcej, ale bardzo podobnie, więc poczekamy, niech sobie chociaż z dwa takie kursy strzeli. Ale to nie znaczy, że nie możemy nim podjechać i już tutaj ustawić do zasiewu, oczywiście czego? Słoneczników. Także headery sobie bardzo dobrze się sprawują, na dwóch kombajnach są użytkowane. Okej, widzę, że już obydwa kombajny są pełne. Także teraz akurat jest kukurydza, więc ona dość szybko się napełnia. I chyba kukurydzę trzeba będzie siać bliżej silozów. Bo porównując kukurydzę do słoneczników, to kukurydzy jest o wiele, wiele więcej z tych zbiorów. Nie wiem dokładnie ile, ale widzę po swoich kursach, że jest dużo więcej. Dlatego też trzeba to jak najbliżej zrobić, póki jakiegoś dużego nie ogarnie się sposobu transportu, czy tej przez to tirę z tymi ogromnymi naczepami, które wreszcie kiedyś będę kupować. Ale do tego wszystkiego jeszcze przyjdzie czas. Na razie musimy zarabiać na to, co jest nam potrzebne. Generalnie to plan jest na najbliższe odcinki. W sumie trudno powiedzieć, jaki jest plan, bo plan tak naprawdę zawsze weryfikuje się w miarę na bieżąco. Czemu ty się nie sypiesz? W ogóle właśnie, zauważyłem, że ostatnio jakiś jest problem z sypaniem. O,
No i weź nie i przestanie sypać, no. Nie ogarniam tego, naprawdę. Tu gdzieś przy końcu próbuję. Ale... O. No dziwne, nie wiem co jest grane. Akurat właśnie tylko ten Ideal, ten Challenger kochany, w ten sposób jakoś, nie wiem, czy to się buguje na czepa, czy on, czy... No nie wiem, może z inną będzie lepiej współgrać, mam taką nadzieję. Ale na razie, wracając do tego, jakie są plany na najbliższe odcinki, takowych... znaczy zawsze jakieś tam się pojawiają, bo generalnie jest problem taki, że powoli kończy mi się siano. Więc myślę, że gdzieś tam kiedyś się pojawi właśnie jakieś coś związanego z sianem, czyli na pewno jakieś sianokosy, czyli najpierw trawka i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że i tak będziemy to musieli zrobić. Chociaż w sumie w tej chwili nie mam czasu przyspieszonego. Jakbym tak odpalił kosiary i pojechał, właśnie myślałem o tym. Ale nie wpadłem na to, żeby to zrobić już. I w sumie to nie jest zły pomysł. Tylko, no, myślałem, żeby w ogóle zrobić jakieś takie pole, które będzie przystosowane specjalnie do tego. Ale na razie dalej nic nie zmieniłem zbyt dużo na farmie. I tam jeszcze dalej jest taki fragment, na którym jest dużo trawy. I tam można by było ogarnąć właśnie to sianko. I chyba właśnie to za chwilę zrobimy. No, ale najpierw trzeba jechać tym JCB-kiem. JCB do silosów po to, żeby wyładować kukurydzę, bo przecież jeszcze kolejny ciągnik tam czeka, ciągnik, kombajn czeka, a przecież dziś robimy ogromne żniwa, więc bierzmy się za robotę. W ogóle jest jakaś inna nazwa żniw, w sensie takich kukurydzianych, czy to w ogóle oficjalnie są żniwa kukurydziane albo żniwa kukurydzy, czy to jest jakieś w ogóle, nie wiem, zbiory, ścinanie. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale nieważne, niech będą te żniwa. Dobra, w takim razie pędzimy sobie dalej. Do czego? Pędzimy do tego. Do John Deere tam, dokładnie. Russell Marsh stoi cały czas w garażu i nic się w sumie tam ciekawego nie dzieje. W ogóle mam ubrane słuchawki, a pomimo tego cały czas słyszę, jak jakieś dzieci za oknem wariują na placu zabaw. Myślałem, że jak ubiorę... To nie będę tego zbyt dużo słyszał, ale mam nadzieję, że mikrofon tego nie zbiera. A jak zbiera, to trudno, posłuchajcie sobie dzieci, które chyba są radosne i wesołe, bo w końcu są wakacje i się mogą bawić, nie chodzić do tych wszystkich szkół, przedszkoli, żłobków, tudzież tym podobnych rzeczy. Dobra, pędzimy w takim razie, jesteśmy prawie na miejscu. Właśnie rozkminiam, jaki tam jest wiek w ogóle. To był taki przedszkolny bardziej, tak mi się wydaje, bo tak od zabaw i zjeżdżalni tak bardziej chyba przedszkole. No chyba, no nieważne. Dobra, odbieramy sobie tą kukurydzę po to, żeby zaraz... Dobra, nieważne, odpalamy od razu te kosiarki, nie będę tutaj czekać. No nie, no tak to właśnie jest. Chcesz sobie, człowieku, coś zrobić, to musisz nagle wszystko posprzątać, dlatego... No nie, no farming jednak jest grą, która wymaga trochę poświęcenia i trochę ogarniania, dlatego że cały czas tutaj coś się dzieje i cały czas jakieś są rzeczy do roboty. Na razie tylko tak tutaj roboczo odjeżdżam. Bo jakbym chciał teraz przejeżdżać tymi wszystkimi maszynami od razu na kolejne pola, to ten odcinek nie trwałby 15 minut, tylko trwałby pół godziny, albo najlepiej tak godzinkę, żeby tu coś ciekawego się podziało. Znaczy ciekawego, o, aż mi normalnie tchu zabrakło, żeby się podziało coś, co jest normalne, klasyczne w farmingu, czyli właśnie te żniwa i te siania i te opryskiwania i kultywatorowanie i te wszystkie rzeczy, które w sumie są tak naprawdę taką codziennością w farmingu. Chociaż w sumie zróbmy sobie dziś taki odcinek codzienności. Nie oszczędzajmy czasu i po prostu przejedźmy się. Tylko na tym w sumie nie ma nic do roboty. No bo tam jest sytuacja taka, że zanim on zdąży pozbierać to pole... No jednak dobra, pojedziemy za chwilę w takim razie. Bo coś czuję, że jakbyśmy teraz tam puścili ten kultywator, to on bardzo szybko by nam zaczął zbierać kukurydzę. A kultywator zbiera kukurydzę w taki sposób, że po prostu ją niszczy. No i szkoda zbiorów w sumie. Tutaj w ogóle przy końcu kiedyś będę musiał poprzerabiać te pola, bo na tą chwilę muszę zawsze robić takie paski wzdłuż najpierw, a później, znaczy w sumie to wszerz, a później dopiero wzdłuż, dlatego że tu przy końcu się zawsze blokują. I z tym jest troszkę lipka, no ale trudno. Nic na to nie poradzimy, kiedyś się te pola naprawi, powiększy, zmniejszy i tak dalej, i tak dalej. Oj, jest co robić, dobra. Tu jeszcze właśnie są w ogóle dwie takie palety, ale stwierdziłem, że te to już odłożę na miejsce i zrobię to za jakiś czas. Ale najpierw muszę zobaczyć, czy w ogóle mam jeszcze jakiś wolny... No właśnie, nie mam w ogóle żadnego ciągnika wolnego.
Tu się pojawia problem, bo nawet nie mam jak odpalić. Dobra, to zróbmy tak, że tu sobie odpalimy ten siewnik. Nie, on już sobie już działa dalej z tymi słonecznikami. Ty tu opryskuj. Ty jesteś zablokowany, więc cię tutaj odblokujemy najpierw. I później zrezygnujemy z jednego kultywatora. Dlatego, że ten kultywator, w sumie tak go wysłałem, bo stwierdziłem, będzie tak siedzieć nieużywany ciągnik i kultywator, ale prawda jest taka, że no jest to trochę średnio opłacalne, bo on bardzo wolno działa z tymi na tych polach, więc w ogóle jakoś tu mijaka zrobił, ale dużego, no trudno, nieważne, jakoś przeżyjemy z tym, więc ten kultywator, no trzeba się go będzie w najbliższym czasie pozbyć, sprzedać i kupić po prostu coś większego, bo ciągniki na to pozwalają, a tak jak w tej chwili nie był wykorzystywany, no to mógłby sobie już działać na kolejnym polu, ale teraz będzie zaraz podpinane będą do niego kosiarki albo kosiarka. W ogóle co ja mam? Ile ja mam kosiarek? Chyba mam tylko tą jedną, taką małą, nie? Tak mi się wydaje, że kiedyś robiłem chyba właśnie sianokosy, ale nie jestem pewny, czy ja to wypożyczałem, czy ja tego nie wypożyczałem. To jest pytanie. O, to jest pytanie. No, zaraz się okaże. Nie, ty się mi tu nie składaj, ty do mycia musisz iść, kolego, albo do sprzedaży w ogóle od razu. Ale najpierw lecimy zobaczyć, co my tu mamy. No tak, to, że cały czas mamy tą jedną kosiarkę. No kiedyś trzeba będzie ogarnąć, że nie wiem, czy będę w ogóle kupować te kosiarki takie. Jak przelatują te ptaki? Jak one przeleciały przez ten garaż? Przez drewno, deski. O, brawo. To są właśnie modyfikacje, chociaż nie wiem, czy w sumie na oryginalnej takiej też by się tak działo, czy by się tak nie działo. W sumie tego fenda teraz jeszcze zwolniłem, mogłem nim przyjechać. No ale dobra, nieważne. Skoczymy sobie w takim razie tym tutaj. Chociaż, kurczę, będzie za dużo roboty. Dobra, zrobimy sobie dziś jeszcze takie szybkie zakupy. W ogóle nie mamy kasy, nie zrobimy zakupów. No nie, poważnie? Gdzieś my tutaj mamy? To zobaczmy sobie, co byśmy mogli kupić w takim razie. Kosiarki. Pottingera tutaj mamy tylko, taki zestawik. Stać nas na ten mały tylko. Chyba, że się zapożyczymy i kupimy sobie tego Pottingera na razie. Bo ja w ogóle to kiedyś chciałem kupić tą dużą taką kosiarkę, która w sumie to, o tutaj jest ten krąg, ile on w ogóle ma szerokości? 10 metrów, to w sumie też jakoś bez jakiegoś dużego szału. Tylko że on ma fajnie, bo on ma zgrabiarkę od razu, to jest właśnie super. A ta kosiarka ma 8, no to czyli troszkę mniej, ale nie aż tak dużo. To może po prostu, no ale zbierać znowu na to krąna. To jest dość dużo roboty z tym. Tu jest dużo roboty, dlatego że te pola będę musiał sobie teraz sam robić, sam ogarniać. Więc może... Czy nie będę musiał? Zobaczmy, jak to tam wygląda. Podjedźmy sobie tam dalej. Jak to wygląda w tamtym miejscu i zobaczymy dokąd się uda zbierać, bo wcześniej tutaj w ogóle to całe było. Było tyle siana, że szok. W tej chwili tu jest troszkę trawy, gdzie niegdzie rośnie. Dobra, spróbujmy sobie puścić tutaj pracownika, jak on będzie nam zbierać. Jak on będzie w ogóle ma zamiar pracować. Uwaga, powinien chyba jakoś tak jechać, nie? Dobra, jednak tak nam nie pojedzie. Tak, też nie pojedzie, czyli on pewnie jedzie w tą stronę. Czyli też nie pojedzie. I tak też nie pojedzie. Dobra, to w takim razie wyczuwam sytuację taką, że tego jest za dużo. Więc zróbmy sobie tak, zaszalejmy naprawdę, zaszalejmy na maksa. I kupmy z następnych koni tą kosiarkę wielką. To jest myśl. To jest bardzo dobra myśl. Aż troszkę tego sianka jeszcze minimalnie gdzieś wydaje mi się, że powinno być. Mamy jeszcze. No co prawda już mało mamy i siana i w sumie trawy też. Ale z drugiej strony te konie w sumie wytrzymają na tym, co mają teraz. Tu jest siano załadowane na zielono, tu też jest na zielono. Także mamy możliwość, żeby je wymaksować na 100% i dopiero wtedy kupić z tego kosiarkę. I dokładnie tak zrobimy. I zrobimy to już w jednym z najbliższych odcinków, do których już serdecznie was zapraszam. Także widzimy się w kolejną sobotę o godzinie 10. Zobaczymy, co wtedy ciekawego uda nam się zrobić. A tymczasem dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i see ya!